Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, w jaki sposób zamówić i zainstalować certyfikat SSL na serwerach LH. Przede wszystkim proszę Cię, żebyś zalogował się do swojego panelu abonenckiego w LH. Adres to panel.lh.pl, a następnie wybrał zakładkę Zamówienie. Kolejno, certyfikaty SSL oczywiście. I wybierz certyfikat, który Cię interesuje. Ja wybiorę certyfikat Veri SSL, ten najbardziej podstawowy certyfikat. W zupełności wystarcza w 90% zapotrzebowań klientów, więc jeżeli prowadzisz mały sklep internetowy, bloga firmowego albo bloga osobistego, ten certyfikat w zupełności Ci wystarczy. Klikam Zamów. Wpisuję nazwę domeny, która ma zostać objęta ochroną certyfikatu. W moim przypadku będzie to strona poradywordpress.com.pl. Okres ważności 1 rok. I nie wybieram wildcarda. Wildcard to rodzaj certyfikatu, który swoją ochroną obejmuje również wszystkie subdomeny, które będą tworzone w tej domenie. Ja tego nie potrzebuję, więc zaznaczam domyślnie opcję nie. Teraz bardzo ważna uwaga. Zanim dokonasz zamówienia tego certyfikatu, sprawdź, czy posiadasz skrzynkę utworzoną właśnie w tej domenie, a zaczynającą się od admin_maupa. Będzie to bardzo ważna rzecz, która posłuży do weryfikacji Twoich praw własności do danej domeny. Jeżeli nie masz takiej skrzynki, to musisz ją utworzyć. Ja zrobiłem to już wcześniej. Posiadam skrzynkę admin_maupa.poradywordpress.com.pl, więc mogę przejść do dalszego kroku. Mój certyfikat znalazł się w koszyku, więc mogę złożyć zamówienie. Muszę jeszcze potwierdzić jeden checkbox tutaj. Ok, moje zamówienie zostało złożone, a na mój telefon komórkowy, który podałem w panelu, przyszedł właśnie SMS z kodem aktywacyjnym, który wprowadza na stronie panel.lh.pl/SMS. Przepisz swój kod z SMS-a. Pamiętaj o uwzględnieniu ewentualnych małych i wielkich liter. I po wprowadzeniu powinieneś otrzymać taki oto komunikat. Usługa została aktywowana. Sprawdź e-mail. Nie chodzi tutaj o ten e-mail, o którym wspominałem, zaczynając się od admin_maupa. Musisz sprawdzić swojego maila, którego przypisałeś wcześniej do swojego konta w LH. Tak będzie wyglądał ten e-mail, który przyjdzie po aktywowaniu usługi kodem z SMS-a. I służy on do wygenerowania pliku CSR. Kopiuję ten link, który się tutaj znajduje. I jestem przekierowany na stronę przesłania certyfikatu, przesłania CSR-a dla certyfikatu SSL. Czy posiadamy plik CSR? Nie posiadamy pliku CSR, więc wybieram nie posiadam takiego pliku i sposób weryfikacji. Ja sugeruję wybrać ten związany z mailem, dlatego mówiłem wcześniej o tym adresie admin_maupa, dlatego że jest on najmniej problematyczny, najłatwiejszy do zrealizowania i dlatego go sugeruję. Domena uzupełniła się sama. Tutaj nie musimy wypełniać żadnych danych.
klikamy po prostu wyślij. Twoje zamówienie zostało przekazane do realizacji. Teraz jest to ten moment, w którym musisz odwiedzić wcześniej otworzoną skrzynkę admin małpa. Powinieneś znaleźć tam maila o właśnie takim temacie. Weryfikacja adresu e-mail administratora domeny, no i tu nazwa domeny, dla której zamówiłeś certyfikat SSL. Otwieramy tego maila i znajdziemy tutaj link do weryfikacji. Oczywiście klikamy w niego. I nasza domena została zweryfikowana. Teraz możesz wrócić do panelu klienta i przejść do zakładki SSL. Domena jeszcze oczekuje na weryfikację, ale po kilku minutach ten status powinien się zmienić na zweryfikowana. Domena została zweryfikowana, a certyfikat został wystawiony. Teraz możesz pobrać pliki certyfikatu, klikając w ten przycisk Pobierz. W miejscu, do którego pobrałeś ten plik, znajdziesz certyfikat.zip. Należy go otworzyć, a w środku znajdziesz trzy pliki certyfikatu, które możesz otworzyć dowolnym edytorem tekstu, na przykład notatnikiem. Teraz przejdź do zakładki Serwery, domeny w DNS i tutaj w miejscu, w którym masz dodaną domenę w serwerach DNS, jeżeli nie masz, musisz ją dodać, jest opcja instalacji certyfikatu SSL. Klikamy włącz SSL. Pojawią nam się trzy puste pola, które musimy uzupełnić zawartością trzech plików, które przed chwilą widziałeś w tym archiwum certyfikat.zip. Co jest to? Kolejno klucz prywatny. Certyfikat. I klucz CA. Po skopiowaniu tych danych klikamy zapisz i certyfikat SSL został pomyślnie zainstalowany na serwerze dla domeny poradywordpress.com.pl. Teraz już tylko pozostaje ci przygotować swoją stronę do obsługi tego certyfikatu. No jest to proces zależny od tego, jakiego CMS-a używasz, bądź jakiej innej aplikacji. Od strony serwera wszystko jest wykonane prawidłowo.